witam z tej strony Góra. Dzisiejszy temat będzie dotyczył street workoutu, czyli co to jest street workout, jak go zacząć, jakie są podstawowe ćwiczenia. Street workout, tak jak sama nazwa mówi, jest to uliczny trening. Opiera się on na ćwiczeniach kalistenicznych, czyli z wykorzystaniem własnej masy ciała. Poprzez street workout bardzo dobrze umacniamy się w siłę. Możemy się też dobrze rozciągnąć w niektórych ćwiczeniach, ćwiczyć naszą koordynację ruchową oraz dynamikę. No, są to różne ćwiczenia, trochę zaczerpnięte z gimnastyki, trochę z breakdance'a, trochę z, nie wiem, parkoura i freerunu. W tej chwili często na występach jakieś salta robią, obkręty, tego typu rzeczy. No ale w większości są to ćwiczenia siłowe, przynajmniej tak to się zaczynało. I teraz pokażę wam kilka podstawowych ćwiczeń, powiem jakie mięśnie rozbudowują i do czego się przydają. Podstawowym ćwiczeniem na drążku, jak się domyślacie, jest podciąganie. Istnieją dwa chwyty, nachwyt i podchwyt. Podchwyt bardziej angażuje nasze bicepsy, zaś nachwytem, zależnie od chwytu, możemy wyrobić sobie na nasze plecy. Takie podstawowe podciąganie jest to podciąganie nachwytem na szerokości barku, czyli coś takiego. Wyprowadzamy się do pełnego zwisu. Prawidłowe podciągnięcie powinno być bez kopnięcia w górę nogami, ale jeśli ktoś nie daje rady, może sobie nimi pomóc. Podciągamy się z pełnego zwisu, broda poza szyję, poza drążek. Jeśli wykonamy to samo podciągnięcie, tylko z szerszym ustawieniem dłoni, również nachwytem, wtedy angażujemy bardziej nasze mięśnie najszersze grzbietu, czyli motyle. Jeśli złapiemy podchwytem, nie możemy już złapać tak szeroko drążka jak przed chwilą, ponieważ wyniszczą nam to barki, więc od razu tego odradzam. Ale za to ja preferuję na przykład wąski chwyt pod chwytem. Wtedy bardzo, bardzo dobrze rzeźbimy nasze bicepsy i umacniamy je w sile. Jeszcze przy podciągnięciach zapomniałem o jednym sposobie, który też preferuję. Jest to sposób, dzięki któremu mocno wyrabiamy nasze plecy. Polega on na tym, że unosimy nasze nogi do góry, zginamy się pod kątem 90 stopni i podciągamy w ten sposób. Podstawowym ćwiczeniem na poręczach równoległych są pompki na poręczach, czyli flipy. Ćwiczymy sobie nimi nasze tricepsy, barki oraz skośne klatki. Wykonujemy je w ten sposób. Na prostej sylwetce schodzimy do kąta 90 stopni. Łokcie trzymamy przy sobie, nie rozchodzimy się na boki i wypychamy się do góry. Zrobimy to samo, tylko głębiej, wtedy bardziej angażujemy nasze barki. Każdy ruch, który jest głębszy niż norma, wtedy wypychają nas barki, czyli bardziej angażujemy. Gdy zrobimy pochylenie do przodu, angażujemy dodatkowo nasze barki oraz klatki. Kolejnym ćwiczeniem są podciągnięcia australijskie, które w przyszłości mogą pomóc nam podciągać się na drążku. Wykonujemy je w ten sposób, że kładziemy się opierając naszymi stopami o ziemię i się podciągamy klatką do rąk. Gdy zrobimy węże, wtedy pracują bicepsy i środek pleców, a gdy zrobimy szerzej, to najszersze grzbietu, czyli motyle i bicepsy. Kolejnym ćwiczeniem są dipy na pojedynczym drążku. Bardzo dobrze rozbudowują naszą klatkę oraz barki i
bicepsy. Podobne ćwiczenie co na poręczach równoległych, z tym, że przygotowuje nas dużo lepiej do wyjścia siłowego, czyli muscle upa. Wykonujemy je w ten sposób. Wchodzimy sobie w jakiś sposób na górę drążka, ja właśnie wejdę poprzez muscle upa. Ustawiamy dłonie na szerokość mniej więcej barku, może troszeczkę szerzej. Dotykamy naszą klatką drążka i wracamy. Tak jak widzicie, kąt mniej więcej 90 stopni. Kolejnym ćwiczeniem na drążku będą tak zwane chora dipy, czyli dipy koreańskie tyłem do drążka. Łapiemy się pod chwytem, nie na chwilę, tylko pod chwytem, siedząc już na drążku. Na szerokość trochę szerzej niż szerokość barku. Opuszczamy się do dołu i wypychamy do góry, do pełnego wyprostu. W ten sposób. Najlepiej trochę przytrzymać. Poprzez to ćwiczenie angażujemy bardzo mocno nasze barki i w mniejszym stopniu naszą klatkę oraz triceps. Teraz pokażę Wam kilka podstawowych ćwiczeń na brzuch na drążku. Bardzo podobne ćwiczenia będą w tym samym filmiku na dipach. Pierwsze ćwiczenie to krzesełka. Opieramy się trochę szerzej niż szerokość barku, żebyśmy się nie bujali. Podnosimy nasze kolana do siebie. Nasze nogi prowadzimy lekko przed siebie, nie do pełnego zwisu się prowadzimy, abyśmy mieli ciągle napięte mięśnie w brzuchu. Kolejne ćwiczenie to wznosy do L-sita. Wykonujemy je bez bujania, żeby to wszystko było czysto siłowo. Następnie są wznosy do drążka, czyli wyżej o poziom niż w L-sicie. W ten sposób, tak samo bez bujnięcia, tylko czysto siłowo do góry. No i jeszcze jest L-sit. W poręczach równoległych, czyli dipach, występuje również podstawowy zestaw ćwiczeń na brzuch, czyli krzesełka, wznosy do L-sita, i sam L-sit. Teraz na sam koniec pokażę Wam kilka rodzajów pompek. Pierwsze będą takie podstawowe, czyli dłonie na szerokość barku, chwilkę tylko szerzej. Schodzimy do poziomu 45 stopni w okciach, możemy troszeczkę niżej. Głowę kierujemy przed siebie, żebyśmy nie ograniczali sobie ruchu. Ciało ma być wyprostowane, spięte. Schodzimy do dołu i przy wypchnięciu wydech. Takie pompki rozwijają nasze barki oraz klatkę i tricepsy. Gdy zrobimy to szerzej, czyli rozłożymy nasze ręce szerzej, wtedy angażujemy bardziej naszą klatkę, rozciągamy ją. Przy tych pompkach zwracamy uwagę na to, aby nasze łokcie nie kierowały się na zewnątrz, tylko były przy naszym ciele ciągle, wzdłuż naszego ciała szły. I istnieją jeszcze pompki diamentowe w takim ułożeniu dłoni. Czyli układamy tak dłonie, spinamy nasze ciało, lekko wysuwamy się do przodu i naszą klatką próbujemy dotykać naszych dłoni. Patrzymy się przed siebie. Kontrolujemy to, aby nasze łokcie prostowały się do końca, żeby był pełen zakres ruchu. Przy tych ostatnich pompkach diamentowych angażujemy środek naszej klatki oraz bardzo mocno tricepsy
jeszcze mój ulubiony sposób na pompki. Są to takie pompki z rękoma do przodu. Możemy tak samo ćwiczyć na kółku rozjazdy, ale nie posiadam takiego kółka, więc zaprzyjaźniłem się z tymi pompkami. Polegają one na tym, że ustawiamy się jak do normalnej pompki, ręce trochę wężej i rozjeżdżamy się jak najdalej się da i pompujemy. Zabrakło mi pamięci w telefonie, włączyła się kamera. Powracając do tamtych pompek z wyciągniętymi rękoma do przodu, są to pompki, które umacniają nasze łokcie, gdy wykonujemy je na prostych rękach, bo albo wspinamy się na palce, albo palce zostawiamy w miejscu i skupiamy się na tym, aby pracować naszymi rękoma. Ale najważniejsze w tych pompkach jest to, że bardzo dobrze rozwijają nasze lędźwia oraz rozciągają brzuch i też go umacniają. Istnieją również pompki na wzniesieniu do góry albo do dołu. Gdy wykonujemy je z dłońmi wyżej niż nasze stopy, wtedy angażujemy bardziej dół naszej klatki. Wykonujemy je w ten sposób. A gdy odwrócimy się w drugą stronę, czyli nasze nogi będą wyżej niż dłonie, wtedy angażujemy górę klatki. Co do samego treningu i serii powtórzeń, to ja trenowałem tak, że mój trening na początku zajmował od 40 do 60 minut, czasami może troszeczkę dłużej. No i wykonywałem różne serii, nie trzymałem się żadnego schematu. Gdy nie mogłem na przykład już pompek, to robiłem same podciągnięcia czy brzuch. Mieszałem to różnie, nie wykonywałem na wszystkich treningach tego samego, ale w serii wykonywałem około 50% maksymalnej ilości powtórzeń, czyli na przykład jak dam radę się pociągnąć 20 razy, no to w serii wykonywałem 10 podciągnięć, czy tam 8, czy 12, no też różnie, nie dokładnie 50%, nie musi być dokładnie, ile będziecie dawać rady, tak żeby zrobić konkretny trening godzinny. No i na sam koniec taki mały bonusik, pokażę wam coś, czego można się nauczyć, gdy mamy już właśnie wyrobioną bazę. Jeżeli filmik się podobał, dajcie lajka, dajcie mi jakieś sugestie, czego mogą dotyczyć kolejne filmiki. Subskrybujcie mój kanał Pura Workout. Polubcie mój fanpage na Facebooku Pura Handstand Workout. No i zapraszam również na mojego nowo otwartego bloga kuraworkout.blogspot.com. Tam też często będę dodawał jakieś ciekawe wpisy. Ostatnio dodałem wpis na temat tego, jak ćwiczyłem, na temat przetrenowania, na temat diety i suplementów, czy z tego korzystałem, czy nie. Więc zapraszam do sprawdzenia tego. No i miłych treningów z tych workoutów. Mam nadzieję, że niektórych zachęciłem do tego sportu. To nie jest łatwy sport, ale na pewno daje dużo satysfakcji. No i przede wszystkim jest darmowy. Zapraszam do ćwiczeń.